Teraz pokażę Wam, jak wygląda roszada. Rozróżniamy dwa rodzaje roszady. Roszadę krótką i roszadę długą. Roszada krótka wygląda następująco. Biały król przeskakuje z pola E1 na pole G1. Następnie biała wieża przeskakuje przez niego i skakuje na pole F1. W ten sposób uzyskujemy bardzo dobre ustawienie figur, ponieważ w tym przypadku piony bronią króla. Jest go o wiele trudniej zaatakować. Następnie pokażę Wam roszadę długą. Roszada długa wygląda następująco. Król przeskakuje na pole C1, a nie jak wcześniej obok wieży, czyli w tym przypadku na pole B1. Dobrze. Jesteśmy z królem na polu C1. Następnie wieża przeskakuje przez króla i ustawia się na polu D1. Dobrze. Teraz, kiedy nie można wykonać roszady? Roszady nie wolno wykonywać, gdy wcześniej został wykonany ruch królem albo wieżą. Oraz gdy król jest atakowany przez jakąś figurę. Czyli szachowanie. Czyli w momencie na przykład, gdy ustawimy gońca na polu A5. I wtedy, jak widzimy, pole jest szachowane i król musi uciec z pola szachowanego, ale nie może w tym momencie wykonać roszady. Roszady nie wolno wykonać też, gdy jakieś pole po drodze jest atakowane. Czyli na przykład pole G1.